Hej dziewczyny, jako już robi nam się ładna pogoda, zaczyna świecić słońce, coraz chętniej zakładam jakieś sukienki, spodenki, pokazujemy coraz więcej ciała. Myślę, że coraz więcej z Was właśnie w tej chwili szuka idealnych metod depilacji ciała dla siebie na ten moment. I właśnie dzisiaj przychodzę do Was z takim filmem na temat depilacji, na temat przede wszystkim faktów i mitów dotyczących depilacji całego ciała. Także przechodzimy, zaczynamy, będziemy obalały mity. Będziemy potwierdzały fakty. Te z Was, które już mają swoją metodę, może coś tutaj nowego odkryją, a te z Was, które gdzieś tam zaczynają, szukają, może też odpowiem na jakieś Wasze właśnie pytania i rozwieję jakieś wątpliwości co do różnych form depilacji. Oczywiście nikogo tutaj nie zmuszam do tego, jeżeli dobrze się czujecie i nie depilujecie ciała, to super i nikt Was do tego nie będzie zmuszał, natomiast ja jestem zwolenniczką jednak gładkiego ciała. I dla tych z Was właśnie, które szukają tego samego i fajnych, skutecznych metod, zapraszam Was na film. Słuchajcie, pierwszy mit, który właśnie może powodować bardzo dużo podrażeń, niezależnie jaką formę depilacji wybierzecie, jest to peelingowanie ciała tuż przed wykonaniem depilacji. Tego nie powinno się robić, dziewczyny, czyli nie robimy tak, że peelingujemy ciało i robimy depilację od razu, tylko powinnyśmy około 24 godzin zachować. I ja też tak robię, że na przykład wieczorem robię sobie dzień przed depilacją, wieczorem właśnie robię sobie peeling ciała, ogólnie całego ciała, ale przykładam się właśnie w tych okolicach, które chcę depilować. Regularne peelingowanie też jest ważne, więc nie peelingujemy się tylko przed depilacją, ale właśnie regularnie ten raz w tygodniu wykonać peeling jest fajnie i właśnie około 24 godzin przed planowaną depilacją. Wtedy po prostu ta skóra jest mniej wrażliwa na podrażnienia, będzie mniej wrażliwa na wosk, będzie mniej wrażliwa na kremę do depilacji, nie będą Wam powstawały jakieś alergie, nie będą Wam powstawały takie czerwone kropeczki, także warto właśnie te 24 godziny zachować odstępu. Jeżeli tego nie robiłyście i robiłyście peeling tuż przed depilacją, to spróbujcie i zobaczcie, czy na przykład Wasza skóra jeszcze fajniej właśnie nie będzie reagowała, bo ona zdąży się po tym peelingu uspokoić i wtedy depilacja nie będzie jej dodatkowo tak mocno podrażniała. Ja tutaj sobie wypisałam te wszystkie mity, żeby wiecie, o żadnym Wam nie zapomnieć. Drugi mit jest taki, że golenie maszynką jest to najskuteczniejsza, najprostsza i najłatwiejsza metoda depilacji. I tutaj nie do końca. Ja kiedyś sama też tak robiłam. Ja sama kiedyś też tak uważałam, natomiast spróbowałam już wielu form depilacji i faktycznie nie zgodzę się z tym, że maszynki to jest najlepsze rozwiązanie. Słuchajcie, jeżeli używacie maszynki, to Wy ten włos ścinacie sobie po prostu nad powierzchnią skóry. No nie ma opcji, że wejdziecie maszynką pod skórę, także ścinacie włos nad powierzchnią skóry, więc on i tak, ta skóra, to, że Wam się przez chwilę wydaje, że jest jedwabiście gładka, no to nie macie czasami takiego wrażenia, że na przykład jak ogolicie, załóżmy, nogi rano, to wieczorem one już nie są takie gładkie. Włos trochę odrośnie, odbije się, a po drugie włosy właśnie ścinane są ścinane na prosto, czy tam pod kątem, one wtedy są bardziej kłujące, bardziej drapiące, więc tutaj naprawdę maszynka to nie jest idealna forma depilacji i przede wszystkim jest to metoda bardzo, bardzo krótkotrwała i trzeba ją, jeżeli ja chciałabym mieć idealnie gładkie nogi, to musiałabym maksymalnie co drugi dzień golić nogi. Nie mam na to zbytnio czasu, ani ochoty, żeby, wiecie, co dwa dni po prostu jechać tam maszynką te nogi, szczególnie właśnie takie duże powierzchnie jak nogi, to po pierwsze, a po drugie na przykład w okolicach bikini maszynki powodują bardzo dużo podrażnień, możecie się zaciąć, właśnie powodują podrażnienia, jest to krótkotrwały efekt. Lepiej wybrać na przykład plaster do depilacji, możecie sobie dobrać na przykład widma, plaster do depilacji dla różnego typu. Nie używam tych do skóry wrażliwej, one są dla mnie, przynajmniej dla mnie, najfajniejsze. Najfajniej się sprawdzają, to co jest fajne, to właśnie na przykład tych plastrów WIT nie musicie już trzeć, rozgrzewać w dłoniach, tylko od razu je bierzecie, rozrywacie i depilujecie. I dziewczyny, jeżeli się boicie tego, naprawdę spróbujcie. Kupcie sobie jedno opakowanie na spróbowanie i zobaczcie po pierwsze, jak długotrwałe efekty są, bo tutaj możecie mieć efekt do 28 dni nawet. I jakie to jest proste i to wcale nie jest bolesne. Mnie depilacja nóg na ten moment woskiem totalnie, totalnie nie boli. Wkładacie plaster ten z woskiem z włosem, czyli tak w kierunku włosów, jak Wam rosną, czyli nakładacie tak, jak rośnie włos, zrywacie pod włos i naprawdę świetne są te plastry, są dużo łatwiejsze niż inne po prostu w użyciu. Także bardzo Wam ja mogę polecić, zaraz Wam pokażę też do innych części ciała i zachęcam Was do spróbowania plastrów. I kolejny mit, który zdarzyło mi się nieraz słyszeć, czy czytać w internecie, czy słyszeć od koleżanek, że kremy do depilacji i maszynki działają tak samo, że to jest ten sam efekt. I nie, dziewczyny. Tak jak Wam już opowiedziałam, jak działa maszynka, że po prostu golimy te włosy nad powierzchnią skóry,
tak kremy do depilacji działają troszeczkę pod powierzchnią skóry. To nie jest głęboko, ale po prostu już pod, czyli sam efekt już macie te kilka, załóżmy tam milimetr włosa już macie różnicę. Więc jeżeli naprawdę oczekujecie trwalszych efektów, bez podrażnień, bez zacięć, bez tych czerwonych kropek, bo mnie się notorycznie po depilacji maszynką takie kropki czerwone pojawiały, a dzięki właśnie woskom i dzięki kremom do depilacji nie mam tego problemu. Także dla mnie maszynka nie jest jakimś idealnym rozwiązaniem, szczególnie przy właśnie typie mojej skóry. I tak samo bardzo lubię te kremy do depilacji dla skóry wrażliwej. Ja wszystko faktycznie, co użyłam do skóry wrażliwej, w ogóle mnie to nie podraża. Do tego u mnie w maszynce ta skóra była zawsze przesuszona, zawsze była taka szorstka w dotyku. To wszystko zależy, wiadomo, od skóry. Ja mam skórę taką dosyć wrażliwą właśnie na ciele. Więc u mnie maszynka zawsze powodowała to, że ta skóra nie była jedwabiście gładka. W kremach do depilacji, jak ja smywam ten krem, to ja po prostu w ogóle, ta moja skóra jest tak mięciutka, po prostu jest tak jedwabista, jak, nie wiem, pupka niemowlaka. Kolejny mit, który tak samo porównywalnie gdzieś tam w internecie czasami się pojawia, jest to taki mit, że kremów właśnie do depilacji nie można nakładać na okolice bikini. I nie, dziewczyny, wręcz przeciwnie. I ja na przykład wolę szczerze wosk niż krem, ale to wszystko zależy od waszych upodobań. Ta końcówka szpatułki jest taka miękka, silikonowa, co fajnie i nakłada i zdejmuje ogólnie ten preparat. I kremy WIT możecie nakładać właśnie na strefę bikini. I jeżeli boicie się wosku, że to was będzie bolało, chociaż dziewczyny, was serdecznie zachęcam, bo zobaczcie, z WIT macie od razu plastry do depilacji bikini, że wam pokażę, jak one wyglądają. Wyglądają tak, bo to jest dla mnie to jest najlepsze rozwiązanie, bo jest długotrwałe, jedwabiście gładkie i najdłuższe, to jest najdłużej mam spokój po prostu. Te włoski w okolicach intymnych też przynajmniej u mnie dużo wolniej odrastają, dlatego ten efekt naprawdę po plastrach z woskiem jest super. Ale te z was, które boją się wosku, może nigdy nie miałyście woskowania, boicie się, chociaż naprawdę zachęcam, kupcie i sobie spróbujcie. I myślę, że się zakochacie w tej metodzie. To właśnie, jeżeli nie chcecie, boicie się i tak dalej, to właśnie kremy do depilacji będą dla was idealnym rozwiązaniem. Maszynek nie powinno stosować się w okolicy intymnej, bo one powodują bardzo dużo podrażnień, bardzo łatwo o zacięcie. Te okolice są, wiecie, no jednak dużo zagłębień, zgięć, tam jest bardzo nierówna powierzchnia. To nie jest tak jak udo czy łydka, tylko faktycznie tam jest dosyć dużo czy pachwiny, bardzo ciężko dotrzeć do tych wszystkich włosków, bardzo łatwo się zaciąć, bardzo łatwo mieć podrażnienia i tutaj właśnie jest ten problem, że mnie na przykład po maszynkach okolicy bikini, szczególnie właśnie w pachwinach, zawsze, ale to zawsze powstają te okropne czerwone kropki, te takie, wiecie, podrażnienia i w momencie, kiedy zakładam strój kąpielowy, to wygląda to po prostu brzydko, nieestetycznie, ja się nie czuję z tym komfortowo, pewnie dużo z was tak ma, bo to jest normalne, więc wtedy, jeżeli boicie się włosku, to kremy będą idealnym rozwiązaniem, bo do tego ta skóra będzie jedwabista właśnie, ten włosek będzie usunięty jeszcze pod powierzchnią skóry, więc jeżeli macie bardzo ciemne włoski, to jak je golicie maszynką, to pewnie o tym wiecie, że mimo, że macie, jak macie ciemne włoski, mimo, że zgolicie je maszynką, to widać te punkty, w których są te włoski i ta skóra nie jest taka, wiecie, idealna. Po najładniej to wygląda po plastrach tych do bikini, natomiast po kremie do depilacji też ten efekt będzie jeszcze lepszy niż po maszynce. Kolejny mit, którego sama jestem przykładem, że jest to mit, to jest takie twierdzenie, że depilacja światłem, czy to jest IPL, czy różnego rodzaju innego lasery, jest idealna i najlepsza w ogóle ze wszystkich metod depilacji dla każdego, zawsze i wszędzie. I nie. Często, bardzo, bardzo często dostaję do was, od was pytania, jak u mnie sprawdziłaś ta depilację laserowa, bo ja przez pewien czas nagrywałam wam filmy, że chodzę na tą depilację laserową. Ja tą depilację laserową przerwałam, ponieważ to nie jest metoda dla mnie. I właśnie mit, że to jest metoda idealna dla każdego. Ja was się jakiś czas temu na Instagramie pytałam o różne metody tam depilacji i wiele z was mi pisało, że kup sobie IPL, te do robienia w domu i to będzie super, bo ta metoda nie jest dla każdego. I ta metoda jest dla bardzo, bardzo wąskiej grupy osób. Musicie mieć bardzo jasną skórę i do tego bardzo ciemny włos, żeby kontrast między skórą a włosem był jak największy. I ja na przykład, no widzicie, u mnie włoski są praktycznie, no na rękach większość z nas ma jasne włosy, ale ja na udach mam jeszcze jaśniejsze włoski niż na rękach tutaj. Także po prostu depilacja laserowa totalnie u mnie nie miała żadnego sensu, bo to totalnie by w ogóle nic nie zadziałało. Ja więc nawet tych ud nie miałam w ogóle robionych. Mam wydepilowane, a uda nie, więc i tak musiałam coś z tymi udami robić, więc i tak była z tym robota. Na łydkach powiem wam, że efekt był bardzo, bardzo słaby, bo tak samo mam ten włos dosyć jasny na łydkach, ale jest, więc też nie będę z nim chodziła. Na bikini powinien być najfajniejszy efekt. I powiem wam tak, pierwotnie tak, tylko że to bikini, jak ja chyba doszłam do 6. sesji z 10,
to bikini już tak bolało, że chłodzenie nawet nie pomagało. Jestem naprawdę odporna na ból, bo woskowanie jakiekolwiek, a tym bardziej domowe woskowanie tym plasterem mnie w ogóle nie boli na bikini, naprawdę. Więc ja mam bardzo, bardzo duży próg bólu i ta depilacja, na którą ja chodziłam, totalnie naprawdę przy tej szóstej, gdzie te moce są tam, wiecie, podkręcane, przy szóstej mnie już tak bolało, a te efekty były tak słabe, że stwierdziłam, że to po prostu nie ma sensu. Mój ból co do efektów nie miał żadnego sensu. I powiem wam, że przez chwilę to bikini, no te bikini były i tak z całego ciała, które miałam depilowane, bo miałam pachy, w ogóle prawie zero efektów, miałam łydki praktycznie zero efektów i miałam bikini. Na tej bikini były te efekty najbardziej widoczne, natomiast i tak nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby wyjść bez depilacji tej okolicy w stroju kąpielowym na przykład. No nie było opcji, bo i tak tych włosków było sporo. Więc u mnie ten efekt niestety depilacji laserowej totalnie się nie sprawdził. I naprawdę zanim wydacie na to pieniądze, to się bardzo dobrze zastanówcie, bo te panie w tych gabinetach wam powiedzą, że tak, tak to złapię, bo ja też tak miałam mówione, ale to nie jest prawda. No wiecie, oni muszą tak mówić, żeby po prostu, no wiecie o co chodzi, tak? Ale no u mnie niestety ten zabieg depilacji laserowej totalnie się nie sprawdził, nie zadziałało, także dla mnie i tak najlepsze naprawdę są woski. Ogólnie plastry z woskiem w domu, super sprawa, możecie sobie spokojnie wykonać. A nad depilacją laserową, jeżeli was kusi, to się bardzo, bardzo dobrze zastanówcie, czy faktycznie macie bardzo ciemny włos, maksymalny kontrast między skórą, bo jeżeli macie na przykład śniadą karnację i te włosy macie ciemne, ale macie śniadą karnację, to też nie zadziała. Musicie mieć jasną skórę i bardzo ciemny włos. U nas Słowianek jest to dosyć ciężko spotykane, także bardzo dobrze się zastanówcie po prostu przed depilacją laserową. Mówię wam to ja, bo się mnie często pytacie, wiecie, że no to chodziłam, więc wam szczerze mówię, jak to u mnie się sprawdzi. Okej, kolejnym mitem to jest mit, że im częściej depilujemy w jakikolwiek sposób włoski, tym odrastają one mocniejsze. I to nie jest prawda, bo na przykład jeżeli używacie kremów, czy właśnie plastrów z woskiem do depilacji w domu, bo tutaj mówimy o takich domowych metodach depilacji, no to te włoski odrastają zdecydowanie słabsze, delikatniejsze, cieńsze, mniej kujące, tym bardziej, jeżeli nie używacie maszynek, bo zawsze po maszynkach włoski będą kujące, no tego nie oszukacie po prostu. Natomiast właśnie po plastrach czy po kremach zawsze te włoski odrastają nie takie, wiecie, nie kujące, więc one też nie są takie drapiące, szorstkie, ta skóra jest duża i jedwabista. I te włoski za każdym razem stają się delikatniejsze. Ale szczególnie widzę to po okolicy bikini. Naprawdę, dziewczyny, ja już tak długi czas w sumie woskuję sobie okolice bikini, że naprawdę, powiem wam szczerze, tych włosków jest już tam naprawdę bardzo mało. I wydaje mi się, że na ten moment efekt już mam i tak lepszy niż po depilacji laserowej. Więc to jest naprawdę świetna sprawa. I to powiem wam, że teraz, że też z każdym depilacją woskiem to mniej boli, jeżeli się boicie. I ten pierwszy raz trochę was tak będzie bolał. Wiadomo, że pamiętajcie, że musicie mieć włoski odpowiedniej długości też, żeby one nie były za długie, ale to zawsze producent opisuje albo na stronie internetowej sobie znajdziecie, jakie powinny być długości te włoski, żeby to nie bolało, ale później też wypracujecie sobie tą metodę, bo ja doskonale wiem, w którym momencie moje włoski są idealne do wyrwania, że nie będzie mnie to bolało i mogę to woskowanie sobie zrobić na spokojnie, bez żadnych obaw. I właśnie u mnie w tej chwili mam lepszy efekt po woskowaniu, jeżeli chodzi o okolice bikini, niż po laserze. I już ostatni mit, niezależnie od metod depilacji, jaki stosujecie, jest to mit mówiący o tym, że przed, po, w trakcie depilacji powinno używać się preparatów z alkoholem. I nie, dziewczyny, ponieważ alkohol strasznie wysusza i strasznie podrażnia tą skórę. I nieważne, jakiej metody depilacji użyjecie, każda z metod depilacji jest podrażniająca troszeczkę dla skóry. No bo jeżeli golicie maszynką, no to nawet jeżeli wy tego gołym okiem nie widzicie, to jakbyście wzięli pod mikroskop, to ta skóra jest podrażniona, jest, powiedzmy to kolokwialnie, porysowana, pozdzierana przez tą maszynkę. Jeżeli używacie plastrów, no to też wyrywacie te włoski, ta skóra jest troszeczkę podrażniona. Też przez jakiś czas mogą wam się utrzymywać takie czerwone kropeczki tam, gdzie wyrywałyście włosy. To jest normalne, ale to u mnie mniej więcej po pół godzinie już spokojnie znika i nie mam już czerwonych kropek na nogach czy na okolicy bikini. I tak samo po kremach do depilacji, no też nie powinno się stosować preparatów z alkoholem. Czyli nie używamy żadnych wód po goleniu od swojego faceta czy od taty. Nie spsikujemy tego alkoholem, nie ma nic takiego, dziewczyny, bo to po prostu niepotrzebnie podrażnia, zaognia tą skórę i ją wysuwa. Pierwszy fakt, dziewczyny, jest to fakt, że po depilacji nie powinnyśmy się opalać, więc przez około 24 godziny nie powinnyśmy wychodzić na słońce. Czasami jest to ciężkie do osiągnięcia, ale chociaż jeżeli wiecie, że na przykład na drugi dzień będziecie planowały, nie wiem, wyjście na basen, wyjście na opalanie, to po prostu chociaż tym wieczorem zróbcie tą depilację, tak? Żeby nie było tak, że tutaj się depilujecie czy woskiem, czy jakąkolwiek inną formą depilacji i zaraz wychodzicie na słońce. Po prostu lepiej sobie to zaplanować. Wiadomo, że czasem są jakieś spontaniczne akcje, no i
trudno, ale wtedy pamiętajcie o kremach z filtrem, w ogóle zawsze na ciało też dziewczyny stosujemy kremy z filtrach, ale też odczekajcie, bo filtry nałożone na taką podrażnioną skórę po depilacji to też nie jest dobry pomysł, mogą Wam jeszcze bardziej właśnie podrażnić tą skórę. Więc o tym pamiętajcie, więc najlepiej sobie to tak zaplanować, albo jak widzicie, że tam coś Wam zaczyna odrastać, to profilaktycznie wieczorem sobie to zróbcie, żeby w razie w jak wyskoczy Wam jakaś spontaniczna akcja na drugi dzień, no to żeby, wiecie, był święty spokój. Dlatego naprawdę ja w ogóle Wam polecam robić sobie depilację wieczorem, jak widzicie, że tam już coś zaczyna odrastać, to po prostu wieczorem, bo wtedy też przez całą noc ta skóra się ładnie wyciszy, uspokoi. I niezależnie co będziecie robiły na drugi dzień, macie i ładną skórę i już bez ewentualnych podrażnień. Kolejny fakt, o którym już Wam troszeczkę wspomniałam wcześniej, to jest ten fakt, że nie powinno się stosować maszynek i metody depilacji za pomocą maszynki w okolice bikini. Tak jak Wam mówiłam, podrażnienia, zacięcia, możecie czymś tam nadkazić tą skórę, więc tutaj naprawdę to bikini i maszynki raczej to jest zły pomysł. Po drugie właśnie to też jest bardzo trudno dostępna okolica, która właśnie na maszynki macie dosyć szerokie. Nawet jak kupicie te cienkie, te takie, wiecie, węższe, które i tak są ciężko dostępne, no to i tak ciężko w te miejsca dotrzeć, łatwo się zaciąć, nawet możecie czegoś nie zauważyć, coś zatniecie, a później pójdziecie, nie daj Boże, nad jezioro, wejdziecie do tej wody, coś Wam się nadkazi. No nie, dla mnie po prostu to już od dawna, dawna nie jest metoda do depilacji stref bikini, po prostu nie, bo zbyt dużo podrażnień, wysuszeń. Kolejny fakt, dla mnie chyba i najfajniejszy, i taki jeden z ważniejszych, to, że depilacja w domu może być tak samo skuteczna jak depilacja w gabinetach, czy jeżeli byście chodziły na woskowanie, czy na IPL, który mówię tutaj, naprawdę się zastanówcie, no woskowanie raczej, no to już będzie metoda dla każdego, ale właśnie na przykład też w dobie koronawirusa, czy to wróci, czy nie, to sobie sama odpowiedź, ale aktualna sytuacja nam pokazała, że nigdy nie wiemy, co się stanie i to, że wydaje nam się, że wszystko jest na wyciągnięcie ręki, jest jedno pstryk i niestety, ale właśnie depilacja w domu może być równie skuteczna i czy to będą właśnie plastry, czy to będą kremy do depilacji, to faktycznie będziecie miały bardzo, bardzo skuteczną metodę. Kolejny fakt, właśnie też troszeczkę już o nim wspomniałam wcześniej, to jest to, że złuszczanie, czyli regularne wykonywanie peelingów pomaga nam utrzymać gładką skórę i zapobiega wrastaniu włosków. I to jest też fakt. No po prostu mechanicznie złuszczacie tą skórę i mechanicznie zapobiegacie wrastaniu włosków. Niezależnie od metod depilacji, ten peeling raz w tygodniu, no chyba, że macie skórę wrażliwą, to wtedy troszeczkę rzadziej dobieracie też sobie peeling do swojej skóry, jaki tam lubicie, co tolerujecie, co lubicie. Raz w tygodniu ten peeling wykonywany na całe ciało, szczególnie właśnie tam, gdzie Wam mogą wrastać włoski, czy nawet dwa razy w tygodniu, jak macie taką grubszą skórę. To wszystko zależy od potrzeb Waszej skóry, ale regularne peelingi gwarantują Wam też, że włoski nie wrastają. Depilacja jest skuteczniejsza, bo wtedy, wiecie, macie te włoski, które wrastały czy gdzieś tam pod skórą, łatwiej one się też przebijają po prostu, więc szybciej je wyrwiecie, czy tam kremem usuniecie i będzie to po prostu skuteczniejsze. Dłużej Wasza skóra będzie jedwabista, nie mówiąc już o walorach takich, że będzie ujędrniona, ładnie ukrwiona, pozbędziecie się takiego szarego, martwego naskórka, więc po prostu ta skóra będzie wyglądała super. I ostatni już fakt, dziewczyny. To nie wiem, czy wiedziałyście, dajcie znać, czy o tym wiedziałyście, czy to u siebie zaobserwowałyście, że depilacja podczas okresu, czy właśnie w chłodniejsze dni, jest bardziej bolesna niż jak jest ciepło, bądź niekiedy nie macie okresu. To po pierwsze, jeżeli nigdy nie robiłyście depilacji na przykład plastrami, to nie róbcie tego pierwszy raz, kiedy macie okres, bo będzie Was to na pewno mocniej, znaczy na pewno, może Was to po prostu mocniej boleć, więc zostawcie sobie ten pierwszy raz depilacji woskiem po okresie, żeby po prostu się nie zniechęcić, albo w te dni, kiedy macie na przykład okres, możecie sobie wybrać inną formę depilacji, na przykład krem, który jest totalnie bezbolesny, który w ogóle jest wręcz przyjemny jak dla mnie, więc tutaj zawsze jest jakaś alternatywa. A z zimnymi dniami, no tutaj pogody nie zmienicie, czekać nie będziecie, ale zawsze możecie to robić właśnie w łazience, która zazwyczaj te łazienki w domach są najcieplejsze, po prostu w pomieszczeniu, które jest cieplej, w którym jest cieplej, albo po prostu jak troszeczkę się rozgrzejecie, może po jakimś treningu, ale tutaj oczywiście wiecie, no też nie robimy na spoconą skórę depilacji, pamiętajcie o tym. Czy depilacja po kąpieli jest taka super? Też nie do końca, pamiętajcie o tym. Ona pomaga złagodzić ból, więc to już jak wolicie, ale pamiętajcie, że po kąpieli czasami skóra może być troszkę bardziej skłonna do podrażnienia, jak zrobicie za gorącą tą kąpiel i też może być przesuszona, więc jeżeli chcecie i na przykład czujecie, że Was mniej to boli, bo u wielu osób to naprawdę pomaga, że po kąpieli troszeczkę, wiecie, i ta skóra jest bardziej rozluźniona,
Łatwiej się też włoski wyrywają, na przykład jeżeli chodzi o wosk. Jeżeli chcecie robić woskowanie, to nie jest głupim pomysłem zrobić to po ciepłej kąpieli bądź po ciepłym prysznicu, ale pamiętajcie, żeby to też nie było takie gorące po prostu, bo w ogóle gorąca woda dla skóry nie jest odpowiednia. Natomiast właśnie jeżeli zrobicie sobie taką cieplejszą kąpiel czy cieplejszy prysznic, to jak najbardziej może to Wam troszeczkę ten ból zniwelować i będzie to fajne rozwiązanie dla Was, a szczególnie na początku. Więc tutaj sobie sprawdźcie, bo też no, chcę Wam dać takie tipy, żebyście się nie zniechęciły do tego woskowania, a żebyście spróbowały, bo to jest naprawdę rewelacyjna metoda usuwania włosków. I tak samo kobiety w ciąży mogą być bardziej narażone na ból, bo tutaj też pod wpływem hormonów zmienia się troszeczkę w ciele kobiety, także tutaj u kobiet w ciąży też może być bardziej odczuwalny ból. No i tutaj Wam już tyle razy powiedziałam, jaka jest moja ulubiona forma, że chyba już nie wiem, czy jest potrzeba jeszcze komentować to na sam koniec, ale tak, zdecydowanie moją ulubioną formą depilacji jest depilacja woskiem. Czasami robię to też po kąpieli, jeżeli czuję, że tak wiecie, jest taki właśnie chłodniejszy dzień, jestem jakaś zmarznięta, albo nie wiem, jeździłam na przykład na rowerze, jestem taka przemarznięta, to faktycznie lubię sobie zrobić to wieczorem po kąpieli, tylko pamiętajcie, że nie po gorącej i naprawdę dla mnie efekty są najfajniejsze. I to, co jest najfajniejsze dla mnie w po prostu w woskowaniu, to włosy odrastają Wam cieńsze, jaśniejsze, możecie sobie robić dłuższe odstępy między depilacją. Z maszynką nigdy tego nie osiągniecie, te włosy zawsze będą odrastały tak samo, do tego będą odrastały Wam szorstkie. No i no nie, po prostu ja nie mam też na to zwyczajnie w świecie czasu. Im jestem starsza, tym tego czasu jest mniej i to na pewno każda z Was po prostu potwierdzi, tym bardziej jak macie jeszcze dzieci na przykład, czy nie wiem, bardzo dużo pracy, dużo obowiązków, to tego czasu jest coraz mniej, więc myślę, że takie skuteczne metody depilacji, które na długo starczają, i też przynoszą taki efekt, że każda kolejna depilacja po prostu powoduje, że macie jeszcze dłuższe efekty są i macie mniej tych włosków, to jest naprawdę zbawienie dla takich osób, które mają mało czasu. A po drugie, czy jest sens tracić czas codziennie czy co drugi dzień na depilację? No szkoda czasu po prostu jak dla mnie, więc ja Wam serdecznie naprawdę polecam plastry z woskiem. Spróbujcie sobie, to nie jest droga sprawa. Możecie dorwać nawet, jak chcecie pierwsze spróbować. Bardzo często plastry WIT są na przykład w Rossmanie na promocji, więc możecie sobie je dorwać i sprawdzić, spróbować. Ja Wam naprawdę szczerze najbardziej polecam te dla skóry wrażliwej. Może to wynika z mojej skóry, nie wiem, ale te się u mnie sprawdzają najlepiej. Nie boli mnie nimi depilacja, nie mówię, że tymi innymi boli, ale po prostu te z przetestowanych wszystkich rodzajów, te u mnie sprawdzają się najfajniej i te Wam najbardziej polecam. W razie w ogóle, jakbyście chciały, to są też plastry do pach, właśnie okolicy pach, do okolicy tej wąsika. Ja akurat wąsika nie depiluję, ale wiecie, taki meszek mam, więc może też spróbuję. Więc tutaj to są bardzo, bardzo fajne metody. Ja Wam mogę serdecznie właśnie polecić. Dobra, dajcie znać, jaka jest Wasza ulubiona metoda. Czy próbowałyście woskowanie? Jeżeli nie, to dlaczego nie próbowałyście? Jestem bardzo ciekawa, bo naprawdę zachęcam Was. Myślę, że jak spróbujecie, przekonacie się ten pierwszy raz, pierwsze nawet kilka razy, zobaczycie, jak te włoski odrastają jaśniejsze, jak odrasta ich mniej i są cieńsze, to myślę, że też tak pokochacie tą metodę depilacji jak ja. Także tyle.